dobry moi drodzy. Dziś przechodzimy do kolejnego tematu, jakim jest pielęgnacja skóry tłustej. I przedstawię Wam dwa zestawy pielęgnacyjne z kosmetyków drogeryjnych, które generalnie dostępne będą praktycznie wszędzie. Linki do tych produktów oczywiście znajdziecie jak zawsze w opisie. I tutaj muszę zaznaczyć, że w przypadku skóry tłustej podniosłam troszeczkę poprzeczkę, więc zestawy kosmetyków, które dzisiaj Wam przedstawię, będą do 200 zł plus dodatkowe preparaty, które również umieściłam w opisie do dzisiejszego filmu. Ok, skóra tłusta. Czym się charakteryzuje? Przede wszystkim jest to skóra nieco grubsza niż w przypadku innych typów skóry. Ma bardziej widoczne ujścia gruczołów łojowych, czyli tak zwane rozszerzone pory. Bardzo często też ta skóra boryka się z problemem nadmiernej produkcji sebum, przez co też widzicie, że jest bardziej błyszcząca. To błyszczenie pojawia się na całej twarzy, nie tylko w strefie T, ale również na policzkach. Pojawia się problem z regularnym złuszczaniem skóry. Dochodzi do częstszego jej zanieczyszczenia. W związku z tym pojawiają się również zaskórniki, bardziej widoczne niż w przypadku innych typów skóry. Mogą pojawiać się różnego rodzaju problemy trądzikowe, problemy z tak zwanym zapychaniem porów, czyli właśnie zaczopowaniem tych ujść gruczołów łojowych. Pojawia się problem z zaburzeniami mikrobiomu. Można by było tutaj opowiadać i opowiadać. Jest to taki typ skóry, z którym bardzo często borykają się również panowie. I właśnie dzisiaj przedstawię Wam dwa zestawy kosmetyków do 200 zł, specjalnie skomponowane do pielęgnacji skóry tłustej. Tutaj też przypomnę, że możecie sobie mieszać te produkty w tych zestawach, wybierać takie, które będą Wam odpowiadały zarówno cenowo, ale też jeśli chodzi o marki i również o składy. Także od razu zabieramy się za przegląd i zaczynamy od pierwszego zestawu. Na co musimy zwrócić szczególnie uwagę w pielęgnacji skóry tłustej? Na dokładne oczyszczanie, złuszczanie oraz nawilżanie, bo musicie pamiętać, że w przypadku skóry tłustej również może dojść do jej odwodnienia. Więc musimy stosować takie kosmetyki, które będą z jednej strony dobrze oczyszczały naszą skórę, oczyszczały te widoczne pory skórne, będziemy pozbywać się zabrudzeń ze skóry w ciągu dnia, ale też dodatkowo przyspieszać jej złuszczanie. Będziemy stosować takie kosmetyki, które będą regulowały nadprodukcję sebum, ale też z drugiej strony będą dbały o odpowiedni poziom nawilżenia naszej skóry i o barierę hydrolipidową. Oczywiście, jeśli rozmawiamy o konsystencjach w przypadku skóry tłustej, no to lubimy najczęściej lekkie konsystencje, takie, które będą szybko się wchłaniały. Nie stosujemy absolutnie żadnych olejów. Staramy się zrezygnować z takich kosmetyków, które będą działały silnie okluzyjnie, czyli będą tworzyły na naszej skórze film, który będzie również z jednej strony zapobiegał nadmiernej utracie wody z naskórka, ale z drugiej strony też zabezpieczał naszą skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, wspomagał działanie substancji aktywnych, masło maślane, no ale wiecie, o co mi chodzi. Staramy się, żeby jednak były to takie lżejsze substancje, mniejsza ilość emolientów, ale żeby one oczywiście też w naszej pielęgnacji się znajdowały, bo tak jak mówię, to jest bardzo ważne, czyli działamy złuszczająco, oczyszczająco, aktywnie, regulująco, przeciwzapalnie, łagodząco, ale również nawilżająco i wzmacniamy barierę hydrolipidową. Zaczynamy od oczyszczania. Oczywiście tutaj w przypadku skóry tłustej do oczyszczania, do demakijażu, do pierwszego kroku szczególnie polecam Wam korzystać z płynów micelarnych. Płyny micelarne, które mają wodnistą konsystencję, mamy micele, które szybciutko zmywają z naszej skóry to, co się na niej znalazło w ciągu dnia. I moja pierwsza propozycja to jest bardzo tani płyn micelarny, który znajdziecie m.in. w Hebe od Sielanki. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ta marka w ofercie ma dwa płyny micelarne,
które są bardzo fajnie skomponowane, bo mamy tam super substancje aktywne, mamy płyn, który będzie działał też powiedzmy przeciwzmarszczkowo i drugi wygładzająco, ale nam oczywiście najbardziej zależy na tym oczyszczaniu, dokładnym oczyszczaniu, zmyciu w pierwszym kroku naszego makijażu i ten płyn od marki Sielanka ma dużą pojemność, bardzo przyjemny zapach, nie podrażnia, nie przesusza, zawiera w składzie antyoksydanty, składniki łagodzące, tak jak pantenol i alantoina oraz niacynamid. No i oczywiście przypominam, że stosujemy go w wieczornej pielęgnacji. Muszę tutaj Wam powiedzieć, że to jest też taki płyn, po który spokojnie mogą sięgać osoby z każdym typem skóry, jeśli lubicie płyny micelarne w Waszej pielęgnacji, i jest on też niesamowicie tani, więc warto się nad nim zastanowić. Co robimy w drugim kroku naszego demakijażu? No oczywiście sięgamy po produkt doczyszczający. Najlepiej, żeby to były produkty w stylu pianki, żele, bo one mają właśnie ze względu na swoją konsystencję też bardzo fajne działanie w przypadku skóry tłustej. I tutaj polecę Wam mikrozłuszczający płyn od marki Bielenda. Jest to naprawdę bardzo ciekawy płyn, który możecie stosować codziennie w wieczornej pielęgnacji, możecie stosować co drugi dzień, możecie również stosować w porannej pielęgnacji. Oczywiście mowa cały czas o skórze tłustej, bo do skóry suchej absolutnie będzie moim zdaniem on za mocny. W przypadku skóry mieszanej można potraktować go troszeczkę jako peeling i stosować dwa, maksymalnie trzy razy w tygodniu. W przypadku skóry tłustej możecie stosować go zdecydowanie częściej. Co takiego znajdziemy w składzie tego żelu mikrozłuszczającego od marki Bielenda? Między innymi kwasy migdałowe, laktobionowe, mamy również niacynamid. Jest to taki produkt, który możecie stosować przez cały rok właśnie ze względu na te kwasy, które tam się znajdują. On będzie bardzo dobrze oczyszczał Waszą skórę, bardzo dobrze oczyszczał te pory skórne. Będzie delikatnie, bardzo też delikatnie złuszczał, więc macie tutaj takie działanie, powiedziałabym, dwa w jednym, czyli nie dość, że oczyszczanie, dogłębne, fajne, dobre oczyszczanie, to jeszcze delikatne złuszczanie. Przyspieszamy złuszczanie skóry tłustej, żeby też ona fajnie wyglądała, żeby była odświeżona, żeby była gładsza, żeby te zaskórniki też pojawiały się rzadziej. Najlepiej jakby w ogóle, ale na temat zaskórników zrobimy sobie oddzielny temat, także dzisiaj tylko mówię o tym, że kwasy w pielęgnacji skóry tłustej to jest fantastyczne rozwiązanie. Także polecam Wam ten żel, on jest też w bardzo fajnym opakowaniu, z pompką, wygodny w użyciu, całkiem dobra pojemność i też bardzo dobra cena. Trzeci produkt w tym zestawie będzie to tonik. I teraz tak, skoro działamy silnie oczyszczająco, to musimy też pomyśleć o takim produkcie, który nie tylko będzie regulował poziom pH naszej skóry, no bo stosujemy też kwasy, więc troszeczkę będzie tutaj działanie na to pH naszej skóry, ale też będzie fajnie wpływał na nasz mikrobiom. To jest bardzo ważne w przypadku skóry tłustej, ponieważ na skórze mamy pewnego typu bakterie, ja już zresztą Wam o tym opowiadałam na moim Instagramie i też jest post na moim blogu, gdzie bardzo serdecznie Was zapraszam. Są pewne bakterie, które mogą przyczyniać się do powstawania trądziku, więc musimy działać również w przypadku skóry tłustej na ten nasz mikrobiom. I tutaj polecam Wam bardzo fajny produkt, a dokładnie tonik od marki Taupe, tonik serii Mikrobiom, który właśnie będzie działał tak, jak nam zależy. To jest tani produkt, ma bardzo przyjemny zapach, super się wchłania, dodatkowo też nawilża, delikatnie koi, łagodzi stany zapalne, no ale przede wszystkim działa na pH i działa na nasz mikrobiom. Lecimy dalej i teraz polecę Wam kolejny produkt, nawet mam go tutaj przed sobą, o bardzo proszę. Jest to koncentrat, koncentrat na noc eksfoliująco-korygujący z kwasami od marki Bielenda, serii oczywiście Supreme Love. Bardzo fajny koncentrat. Produkt nie najtańszy,
bo z tych wszystkich w dzisiejszym zestawie on jest dosyć drogi, ale to jest genialny kosmetyk, jeśli macie problem ze skórą tłustą, jest ona poszarzała, a tak często bywa w przypadku skóry tłustej, potrzebujecie podziałać delikatnie na jakieś przebarwienia, na przebarwienia potrądzikowe, które mogą się gdzieś tutaj na waszej twarzy pojawić. Kiedy potrzebujecie złuszczenia, kiedy macie problem z zaskórnikami, ten kosmetyk warto mieć w swojej pielęgnacji. Tutaj znajdziemy takie kwasy jak bursztynowy, mlekowy, migdałowy, salicylowy. Mamy również mleczan sodu, który będzie wpływał na barierę hydrolipidową. Mamy również łagodzący pantenol. Słuchajcie, 7% kwas migdałowy, 1% kwasu salicylowego i 2% kwasu bursztynowego. Produkt do stosowania na noc właśnie ze względu na to, że mamy tutaj te kwasy, ale spokojnie możecie go stosować przez cały rok, bo ich zawartość i to połączenie kwasów nie będzie Wam wpływać oczywiście na problem z podrażnieniem w okresie letnim, wiosennym itd. Ale uwaga! Pamiętajcie o tym, że stosując kwasy w Waszej pielęgnacji, nawet przez cały rok, bardzo ważna jest ochrona przed promieniowaniem. I jeśli zdecydujecie się na ten właśnie koncentrat lub też będziecie w waszej pielęgnacji używać żele lub też toniki złuszczające, które posiadają w składzie kwasy, musicie pamiętać o tej regularnej ochronie przed promieniowaniem. To jest absolutne must have, więc przypominam o tym, że w przypadku skóry tłustej, kiedy chcemy działać na te problemy, które się na niej pojawiają, a kwasy są najlepszym rozwiązaniem, ta ochrona przeciwsłoneczna jest Wam bardzo potrzebna. I tutaj od razu zaznaczam, że w opisie do dzisiejszego filmu zostawiłam Wam link do kremu z SPF, który moim zdaniem bardzo dobrze nadaje się do skóry tłustej. Ze względu na swoją konsystencję, ze względu na swój skład. Oczywiście mamy tam wysoką ochronę, ale też to, że jest to taki krem, który nie będzie się kleił, lepił, zostawiał warstwy tłustej. Bardzo dobrze działał pod makijaż. I zresztą jest to jeden z takich kremów z SPF, które preferują skóry tłuste. Bardzo często gdzieś tam, szukając nawet opinii, dowiecie się o tym, że właśnie osoby posiadające ten problem bardzo często ten krem polecają, więc sobie zerknijcie w opis, tam sobie go rozwincie i polecam Wam właśnie szczególnie przy kwasach ten krem. No ale dobra, na wieczór właśnie taki fajny koncentrat, ale musi też pojawić się produkt, który będzie dopełnieniem tej pielęgnacji, no bo nie nakładamy sobie tylko samego koncentratu, który ma, powiem Wam tak, wodnistą konsystencję, taką delikatnie żelową, bardzo szybko się wchłania, też ma specyficzny zapach, który momentalnie się ulatnia. Musimy coś jeszcze na ten koncentrat nałożyć. I tutaj polecę Wam bardzo lekki, beztłuszczowy krem nawilżający. Jest to taki krem, który również spokojnie możecie stosować w porannej pielęgnacji. Krem od marki Paula's Choice. Ta mniejsza pojemność tego kremu jest w całkiem dobrej cenie. Oczywiście możecie zdecydować się również na większą pojemność, bo tak jak mówię, ten krem jest dostępny w kilku pojemnościach, więc tutaj już decyzję zostawiam Wam. Ja wybrałam akurat tę mniejszą pojemność, ale tak jak mówię, to jest bardzo przyjemny, lekki, beztłuszczowy krem. Beztłuszczowy, czyli to, na czym nam zależy. Idealny właśnie do skór problematycznych, trądzikowych, mieszanych, no i właśnie też tłustych. Taki krem, który będzie Wam dawał efekt nawilżenia, czy to w ciągu dnia, jeśli go zastosujecie, czy też właśnie na przykład po takim koncentracie z kwasami. Żeby też ten efekt złuszczania nie był jakoś bardzo widoczny, ale żeby zadbać o Waszą barierę hydrolipidową, żeby zadbać o ten odpowiedni poziom nawilżenia w Waszej skórze, bardzo fajny krem. W jego składzie znajdziemy między innymi ceramidy, niacynamid, proteiny z dyni, ekstrakty z czarnych owoców, czy fitosfingozynę, która również będzie działała bardzo fajnie na Waszą skórę. Jak dla mnie krem bardzo fajnie przemyślane pod względem składu, formuły, ale też właśnie działania. Także proponuję Wam
uzupełnieniu całego tego zestawu właśnie ten krem. Lecimy z drugim zestawem i tutaj polecę Wam taką propozycję, którą też ostatnio pokazywałam Wam, sama stosuję w wieczornej pielęgnacji, płyn micelarny z Biedronki, a dokładnie płyn micelarny Be Beauty, który kosztuje około 7 zł. Jest naprawdę bardzo dobrym płynem micelarnym, szybko zmywa makijaż, nie podrażnia, nie przesusza, nie podrażnia okolicy oczu, bardzo fajnie sobie z tym makijażem radzi. Nie mam do niego linka, no bo musicie sprawdzać w Biedronce. Oczywiście pewnie część z Was będzie już doskonale ten płyn micelarny znała, ale tak jak mówię, nam zależy na tym, żeby oczyścić naszą skórę, usunąć tę pierwszą warstwę makijażu i właśnie ten płyn micelarny będzie sobie super w tym temacie radził. Drugi kosmetyk będzie to znowu żel, ale tym razem znowu od marki Taupe. Jest to taki moim zdaniem żel, który nadaje się do każdego typu skóry, między innymi dlatego, że on bardzo fajnie, delikatnie działa, jest hypoalergiczny. Jeśli macie jakieś problemy ze stanami zapalnymi na Waszej skórze, to też nie będzie tej skóry przesuszał, nie będzie Was podrażniał, nie będzie wpływał na te stany zapalne, wręcz powiedziałabym, dobrze oczyszczał, łagodził te stany zapalne, nie będzie takiego napięcia, przesuszenia w Waszej skórze. No i ten płyn nadaje się do porannej i wieczornej pielęgnacji. Płyn, przepraszam, żel nadaje się do porannej i wieczornej pielęgnacji. Jeśli chodzi o tonik, to tutaj w tym drugim zestawie też oczywiście proponuję Wam tonik od marki Taupe Mikrobiom, czyli ten, który polecałam Wam w pierwszym zestawie. Będzie on bardzo fajnym uzupełnieniem w całej Waszej pielęgnacji. Teraz przejdziemy do kremu na dzień i tutaj polecę Wam krem, o którym już Wam wspominałam w przypadku skóry mieszanej, dlatego że ten krem też bardzo dobrze sprawdzi się do skóry tłustej. Jest to marka Bandy, krem żel, bo mamy lekką, przyjemną, taką kremowo-żelową konsystencję. Krem o działaniu matującym, idealny na dzień, czyli coś, na czym nam zależy w przypadku skóry tłustej, która lubi się właśnie wyświecać w ciągu dnia, która jest błyszcząca. No i też pojawia się w związku z tym problem z wykonaniem makijażu lub też ten makijaż w ciągu dnia no nie wygląda dobrze, nie trzyma się dobrze. Więc ten krem z serii Sebo Care od marki Bandy będzie bardzo fajnym rozwiązaniem dla Was w ciągu dnia. Lekka formuła, szybko się wchłania i będzie działał nie dość, że na regulację sebum, to jeszcze z drugiej strony będzie Wam dawał ten efekt nawilżenia, który również jest Wam potrzebny. Nie ma absolutnie żadnego działania komedogennego, czyli nie musicie się obawiać o to, że będą powstawały na Waszej skórze, tworzyły się zaskórniki. Bardzo fajny krem. Z kolei jeśli rozmawiamy o kremie na noc, to tutaj znowu nawiążę do skóry mieszanej, bo tam pokazywałam Wam krem od marki Duetus na noc, który między innymi w składzie zawiera olej konopny. A olej konopny, co prawda powiedziałam Wam na początku, że olejów nie stosujemy w pielęgnacji skóry tłustej, ale olej konopny fantastycznie na skórę tłustą wpływa, zwłaszcza jeśli macie problem z zaskórnikami, jeśli macie problem ze stanami zapalnymi na Waszej skórze, jeśli pojawia się trądzik, ten krem będzie fajnie na Waszą skórę wpływał. Między innymi właśnie ze względu na swój skład. No tutaj mamy ten olej konopny, mamy siarkę, mamy olej z czarnuszki i ekstrakt z nagietka. Siarka, która też jest fantastyczną substancją aktywną w działaniu na skórę tłustą i ewentualnie mieszaną. Pomyślcie o tym. Jest marka Barwa, na pewno większość z Was kojarzy i ona ma taką serię siarkową. Genialna seria również dla skóry tłustej. Nie polecam do skóry mieszanej, zwłaszcza wrażliwej, ale w przypadku skóry tłustej siarka jest cudownym rozwiązaniem. Więc tutaj też możecie się nad tym skupić. Jest jeszcze jedna taka fajna seria, którą chyba też znajdziecie w Naturze, o ile się nie mylę, w drogeriach Natura, z mojego rodzinnego miasta, czyli z Buzka. Też jest kilka kosmetyków na bazie siarki, więc też polecam Wam się rozejrzeć w przypadku skóry tłustej. Są to kosmetyki niedrogie, a o naprawdę bardzo fajnym działaniu. No i ja dzisiaj polecam Wam na noc ten krem od marki Duetus. Też uważam, że jest świetny. Polubią go zwłaszcza panowie, ale uwaga, ma specyficzny zapach, taki lekko ziołowy, nie każdemu on przypadnie do gustu, mimo tego, że krem jest bardzo tani i uważam, że niedoceniony.
A skoro jesteśmy przy marce Duetus, to tutaj chciałabym Wam również polecić serum z kwasami do stosowania w wieczornej pielęgnacji. Taki dodatkowy produkt z kwasami, który też można gdzieś tam sobie pomyśleć, mieć zapisane na liście must have do przetestowania. Bardzo fajny kosmetyk. Tak jak mówię, do stosowania wieczornej pielęgnacji. Tutaj znajdziemy m.in. olejek z drzewa herbacianego, kwas salicylowy, kwas mlekowy pantenol, ekstrakt z nagietka. To jest taki preparat, który możecie stosować zarówno na całą twarz, ale również punktowo. I muszę Wam powiedzieć, że po jego nałożeniu na skórę będziecie odczuwać taki efekt chłodzenia. I myślę, że to jest właśnie zasługa tego olejku z drzewa herbacianego. A jak wiecie, jest to cudowna substancja w przypadku skór tłustych, kiedy działamy właśnie na jakieś zaskórniki, kiedy działamy na jakieś wypryski na naszej twarzy, jakieś problemy trądzikowe, olejek herbaciany jest niezastąpiony. On ma też specyficzny zapach, więc mówię, też daje taki ewentualnie ten efekt chłodzenia, więc w przypadku tego serum możecie coś takiego odczuwać. Ale serum ma przyjemną konsystencję i też ma bardzo charakterystyczny zapach. Myślę, że właśnie ze względu na ten olej herbaciany, jest taki dosyć intensywny, ziołowy, natomiast tutaj ten zapach szybko się ulatnia. Mamy fajną pojemność, fajne opakowanie, więc też bardzo ciekawe rozwiązanie i dobra cena, jeśli chodzi o zastosowanie kwasów w Waszej pielęgnacji. W ogóle też chciałam podkreślić, że kwas salicylowy, bo dzisiaj pokazuję Wam tutaj produkty też zawierające kwas salicylowy, to jest kwas niedoceniony moim zdaniem, a genialny w przypadku skór tłustych, dlatego że on bardzo dobrze oczyszcza tak zwane rozszerzone pory, doczyszcza te ujścia gruczołów łojowych. Bardzo sobie dobrze radzi z zanieczyszczeniami i też wpływa na regulację sebum. Pomyślcie o tym kwasie, poszukajcie sobie takich kosmetyków, które zawierają go w składach, bo bardzo często mówi się o kwasach takich jak właśnie glikolowy, kwas migdałowy, kwas ferulowy i tak dalej, a zapominamy o takich kwasach, które naprawdę są cudowne w pielęgnacji skóry tłustej. I moi drodzy, na zakończenie, jeśli chodzi o ten drugi zestaw, ale mogłabym powiedzieć, że to jest też takie uzupełnienie, które może pojawić się w Waszej pielęgnacji, to są toniki złuszczające, a dokładnie toniki zawierające w składzie kwasy. Ja bym raczej odchodziła od stosowania tradycyjnych peelingów w pielęgnacji skóry tłustej na rzecz płynnych produktów, czyli właśnie na przykład takich koncentratów, kremów, serum zawierające kwasy i toniki. Toniki, płyny, lotiony, które będą zawierały w składzie kwasy. I ja tutaj dzisiaj chciałabym Wam polecić również produkt od marki Bielenda, który również uważam, że jest niedoceniony i mało się o nim mówi, a zawartość tutaj, ta mieszanka kwasów, którą w nim znajdziecie, jest fantastycznie przemyślana. Bo tak, mamy tutaj takie kwasy jak pirogronowy, znowu kwas salicylowy, mamy również niacynamid i azyloglicynę. A ja o azyloglicynie już Wam wspominałam w kontekście produktu od marki Bandi, punktowego na niedoskonałości. Azyloglicyna, coś wspaniałego, w pielęgnacji skóry tłustej, zwłaszcza problematycznej, kiedy pojawiają się na tej Waszej skórze wypryski. Kiedy widzicie, że ta skóra jest lekko zaczerwieniona, no tutaj mamy jeszcze ten kwas pirogronowy i kwas salicylowy. Dokładamy do tego niacynamid. Zobaczcie, bardzo fajne połączenie, co daje nam też niesamowicie dużą skuteczność w działaniu. To jest taki produkt, który możecie stosować codziennie w wieczornej pielęgnacji, ale możecie go stosować jako produkt uzupełniający Waszą pielęgnację, czyli tak jak mówię, na przykład co drugi dzień albo dwa razy w tygodniu, dopełniać sobie tymi kwasami działanie pozostałych produktów. Jest on dosyć drogi, ale warty zainteresowania. Także widzicie, ja w dzisiejszym filmie polecam Wam stosowanie kwasów, zwłaszcza kwasu salicylowego, jeśli posiadacie problem z zaskórnikami, z powiększonymi porami, takimi widocznymi, jeśli ta skóra jest grubsza, kwasów, które będą działały na przebarwienia pozapalne, które odświeżą Waszą skórę. Oczywiście bardzo fajnie sprawdzi się też witamina C w dużym stężeniu. Warto o niej pomyśleć w pielęgnacji skóry tłustej. Pamiętajcie również o substancjach nawilżających.
takich, które będą zatrzymywały tą nadmierną ucieczkę wody z naskórka, żeby nie doszło do odwodnienia skóry, jeśli będziecie stosować dużą ilość kwasów, kwasy w różnych stężeniach. Pamiętajcie oczywiście o ochronie przeciwsłonecznej, o ochronie przeciwpromieniowaniu, czyli filtry absolutnie na tak, nawet w przypadku skóry tłustej, jak najbardziej są one wskazane. No dobrze, czyli dotrwaliśmy do końca, mam nadzieję, że jeszcze jesteście i też oglądacie dalej ten film, także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przypominam o tych linkach, które znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu, a my widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!